Cześć, witam was serdecznie. Szósty akt, zaczynamy od poprawek w buildzie. I teraz tak. Zróbmy tak, tak, tak. To brzmi dobrze. Cztery. I teraz robimy pstryk, 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 pstryk. Oj, pstryk. Apply to. Inta mi brakuje, ale ten int nie będzie problemem, bo weźmiemy sobie tu. Nie, nie weźmiemy sobie tu. Tu i tu weźmiemy. Apply. Zrefundujemy sobie to. Refund pointy oczywiście lecą. Taki począteczek tutaj odcinka z mojej strony. Mamy tutaj Infused'a, kolejny Maximum Power Charge. Mamy odblokowany Basic Socket Jewel. Mamy odblokowane tutaj. Co za tym idzie, będziemy szli sobie w life'a teraz. Tutaj sobie zrobimy life'iczka. I supresa podstawowego. Mamy też dostęp jak coś do inta strength, z czego strength najbardziej przydatny. Tu możemy do supresa wejść, tu możemy do tego dojść, do frenzy charge'a jakiegoś, wiecie. Dużo nam się teraz rzeczy potwierało. Ja bym poszedł teraz 3 points left. Ja bym sobie tu pyknął life'a, następny poziom damy w to. O ile mamy supres, evasion w każdej części mamy. Dobra, i takim miłym akcencikiem zaczynamy. Dobra, lecimy. Odporności nie są najmocniejsze, to trzeba przyznać, ale mam nadzieję, że nam wystarczą. Nie są tak, o kurde, na fire to my mamy naprawdę lipę teraz. Uła, a tu będzie dużo fire'owych bossów. Więc na Fire'sa to my uważamy. Aha, nie mam teraz Shield Charge'a, więc muszę uważać trochę z tym movementem. Okej. Okay. Energy Shield nam spadł, ale jest trochę lepiej z Life'em. Life'a rezerwujemy. To będzie powoli spadało. W zależności od levela. Arrogance. No właśnie, jeżeli chodzi o ogień. Aha, bo ja podwój pod tym mam to samo, okej. Okay. Okej. Okay. Armorer Scrap, okej. Okay. Jestem zadowolony, bo zwiększamy sobie tutaj quality i armor mamy gotowy. Armor podejrzewam, że nam na bardzo długo starczy. Teraz resisty, o to trzeba zadbać. Trzeba zrobić jakiegoś supreska powoli. Chociaż kilka percentaż. Alchemy Orb. Jesteś niebezpieczny przeciwnik. Problem z maną mamy, ale ja już w końcu doszedłem do tego. W poprzednim odcinku zgałganiłem, bo żeście oglądali przez kilka minut tylko i wyłącznie poba. Sorry raz jeszcze. Postaram się, żeby to się nie powtórzyło. Tidal Island. Tutaj będzie ten wielki Water Elemental, nie? O ile nie mamy tych resistów wymaksowanych, jest transmutation razy 3, no i to jest drop. O ile nie mamy resistów wymaksowanych, to... to my tak naprawdę rzadko podchodzimy do przeciwników. Więc nas nie do końca to obchodzi. Jakiś vortex był rzucony. Okej. Okay. Pstryk. I robimy sobie tego supresa. 15% często suppress, kiedy mamy wszędzie evasion. Apply. To jest kolejna masterka, więc już zbliżamy się do drugiego punktu, polymath. Tutaj dostajemy tak naprawdę tylko ten pierwszy bonus, 3% more damage. For each different type of mastery you have allocated. Recovery na nas nie działają niestety. Chyba, że się mylę, ale to możecie mnie poprawić, ale nie wydaje mi się. O, Lily jest tutaj na środku. Okej. Okay. I teraz co ja mam gorsze? Oczywiście, że ja mam pasek gorszy. Dawaj pasek, złoczyńco. Armor Fire Res. Cold Resa mamy wymaksowane. Armor i mało life'a.
No jakbym się uparł, jest minimalnie lepszy, nie? Jest minimalnie lepszy, no weźmiemy go. Ile tu jest Fire'a? 12, to jest 6. To teoretycznie jest dwa razy mocniejszy. Zróbmy tak. 18 life'a, no i więcej life'a ma, dobra. Niech stracę. No już 45%. Cold nam spadł, ale... Wolę mieć zrównoważone te resisty, aniżeli żeby jeden dominował, a reszta była bliska zeru. Dobra. Tu spotkamy kilka unikatowców. Tu lodem będą atakować. W sensie nie, że będą nieważne. Sacred 20, czyli to jest gotowy Glassblower. Dobra. Fajnie, fajnie, fajnie. Eye of Conquest jest, mały przedmiot. Arrogance, na razie nam nic nie dało. I dlatego tu się przydało już ta rezerwacja tej many. Żebyśmy właśnie mieli mniejszy problem z rezerwacją, jak rzucamy te. Jak rzucamy miny, żeby nam się za szybko mana nie skończyła. Dobra. Ogarnięte. I przejście dalej. Tu będzie jakiś Tukohama, czy jak on miał? Tak, bo Abrav to jest ten kozioł. Troszkę Fajerek jest lepszy, nie najlepszy. To do najlepszego to jeszcze sporo czasu. Kurde, te Transmutation teraz lecą. Dobrze. Transmutation to są pierwsze levele resistów, to są armory, czyli prefiksy na zwiększenie armorków. Fajnie. Przynajmniej te pierwsze tiery. Okej. No to boli akurat. Ten bossior jest niebezpieczny, jeżeli dostaniemy w tubę od niego. Ale tym buildem muszę przyznać, że nie jest tak łatwo. O, defenses, czyli to będą właśnie te defense, które wrzuciliśmy tutaj prawdopodobnie. Dobra, I am seen, bierzemy byle co, byle by było. Okej. Okay. I kolejny transmut. Tak jak brakowało mi ich okrutnie, tak teraz ich mam tutaj na pęczki. Ale dobrze, bo zaraz będziemy klikać jeszcze drugą potkę, chociaż nie mam pewnie już bestii na to. Okej, następny poziom będzie prosty. Tu też będzie Ascendancy później. Chyba też w więzieniu, tak? Z więzienia idziemy do wieży, tam będzie szowronka, bla bla bla, wiadomo. No to bla 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 mam z tego. Torino, czy jak on tam miał? Ten Special Agent z San Andreas. Nie pamiętam już, kurde, jak ja tych gier nie pamiętam. Starość jej mnie dopada. Nawet można by się było cieszyć, że nie pamiętam gier. Ale to jest tylko taka niepamięć tymczasowa. Jak się zacznie grać, to się wszystko przypomina. Tak ze Skyrimem. O, pograłbym, grałem właśnie, jak L4 miałem. O, Chaos. I właśnie sobie odpaliłem i mówię, o, tutaj sobie pogram w Skyrima. Nie grałem X czasu. Wystarczyło, nie wiem, 15 minut. Pierwsze lochy już wszystko mi się przypomniało i było pograne. Nie wiem, czy dobrze idę. No.
Trochę ciszy też się przyda, nie? Cztery power charge. 63% na krytykala jakiegoś tam. Czyli jest, myślę, spoko już. Ale to wszystko pęka, nie? Dlatego mówiłem, postać jest przyjemna. Zresztą to było potwierdzone przez jednego z was. Widzów, o. Dobra. Solve the Trial of Ascendancy. Dobra. Oczywiście będziemy quality dopiero w Divine Flaski wrzucać. O, o. No, tu się już przyda ten supresik. Lightning and Shock Resistance, stąd mu się to wzięło, że jest taki twardy. Nie lubię wąskich pomieszczeń tym buildem. Znaczy, da się za winkel tam wrzucić parę minów i... czy tam min, jak wolicie. Bo wiem, że wy jesteście czasami zwyrodnialcy, jeżeli chodzi o angielszczanie. Dobra. I co dalej? Pomyślę. Czy jest coś, co ja bym tak bardzo specjalnie chciał tu rozwinąć teraz? Seismic Trap. Tak jak nie lubię tych nekromantów, to oni tutaj spływają po prostu, nie? O! To bym wziął. Zawsze jest szansa. Ile tych tu jest? Siusiacz questów. Dobra, leżeć. Apparition chyba znika po jakimś czasie. To jest kolejny przeciwnik, którego nie lubię. To bym wziął, to bym wziął. Coś mnie tu chce zabić, ale to nic. Bone armor. To jest kolejny armor, który ja bym sobie przytulił, jeżeli chodzi o alchemię orba. A nie, apparition nie zniknął. No to dostał w tubę i już zniknął. Dobra. Ja przejście dalej. Nie wiem, co by teraz... Aha, no, to tutaj mamy trial. I teraz ten trial to pewnie wchodzi się od dołu. Dużo rzeczy jest do wzięcia, dużo. Ten int mnie troszkę martwi, ale na razie nie mam z tym problemów. Tu jest trap, tu minesy są, też fajne nody można wziąć. I zaś stracę czas, nie? Albo tu na suppress się przygotować i tą masterkę wziąć, bo można jeszcze Pierce'a wrzucić, ale to na mapki się przydaje głównie ten Pierce. To jakiś Evasion, Max Cold, tutaj Frenzy, którego chciałbym też wziąć. No dużo tego jest, to mamy. Tu na pewno bym też chciał. Strength 8.4, nie, na razie pójdziemy jakiś taki... bardziej taki jakiś lightowy sposób tu. To jest też fajne. Na razie nie mam. Dobra, pójdźmy tu. Dobra, za dużo czasu na to tracę. To jest minus, że jest ciężko mi rzucić. Mógłbym po life tapa na przykład sobie wrzucić tego marka. Tego bym chciał właśnie. Nie wiem, co on ma. Rose Grip.
Ale upierdliwiec, dobra. To weźmiemy. No, pomimo takiego DPS-u, patrzcie, jak to długo schodzi, nie? Zabijanie. Ja wiem, byście tam mówili, żeby ich nie ubijać, ale... Ja też to miałem. Znaczy, teraz to nie jest aż takie... Wow, wow, wow. Dobra. To jest naciśnięte. Crafting Recipe. Double Resist. O! Hi. Double Resistance. Fajne. Trzeba będzie to gdzieś uskutecznić. O ile gdzieś dostanę jakiś sprzęciarz, gdzie będzie fajnie to wrzucić. No, bo te rezisty to nas zniszczą. No, pocionki na bieganie, to jest pocionki na bieganie. Okej, okay, teraz idziemy na szawronkę, part 2. Reassembled. Bardzo proste lokacje, znaczy proste w budowie oczywiście. Aha, tu był Brian King. Detonaty. Hej, tam się zwinął. Świetnie, dobra. Muszę częściej korzystać teraz z tej potki, bo nie mam shield charge'a. I długo mieć nie będę, podejrzewam. No, double jewelersy już lecą. No, potrzebujemy teraz fusingi jakieś, żeby zrobić tego trójlinka tam w butach. Jakieś trójlinki w butach. Bo mamy tam fajne kolorki na jęzorki. Szybko, sprawnie, bezboleśnie wręcz. Już 3200 wejrzyna, no Grace zaczyna działać, plus te quality w armorach i tak dalej. To wszystko się procentuje, więc coraz więcej będziemy tego wejrzyn mieli. Raz, że będą nas rzadziej hitać, a dwa, będziemy odzyskiwać więcej energy shielda. U, już? Kolejny? Aha, to takie buty, dosłownie. Max Life, Energy Shield, dobra, weź to wywal. Weź to wywal. God damn. I weź to. Idziemy dalej. Jest tu jakaś kapliczka, do której za chwilę się udamy. Kapliczki zawsze zwiastują mnóstwo przeciwników, więc nie omieszkam tam wejść. Satin Gloves. Nie, bo to jest pod czysty Energy Shield. A my na razie takich rzeczy nie uskuteczniamy. Dobra. Idziemy tutaj. No, już szósty akcik będę miał z głowy, fajnie. Walka z bossem tu już nas czeka, widzę, bo jest przejście na środku. No, oczywiście Grace wyekspiony. I jeszcze levelosa zdobyliśmy. Ci przeciwnicy nie zdążą często się nawet w nas teleportować i już jest zgon. Dobra, jest level.
Co to zaś tutaj za głupoty? Wybijają mnie z rytmu. Burdel zrobiony na kółkach. Okej, okay. DPS. Okej, okay. Pani Szawronka, proszę tu przyjść. Aha, nie zdążyła nawet tej fazy odpalić, że ona się unosi. No i to by było na tyle. Tu warto zejść na dół, bo jest crafting recipe, tylko nie wiem jaki, czy jest to jakiś opłacalny crafting recipe. Ale jak lubicie zbierać, to warto tu zejść. Ojej, spać mi się chce już. Tu. O Jezus, tu mówię. Spell damage. Ja myślę, że dla nas to jest potężny boost. Tu nawet byłbym w stanie Skaura poświęcić. Dobra, mamy pełen plecak, więc... Wróćmy tu. Hello. Tego nie chcę. To. To, dobra. Aha, i to zerkniemy sobie jakimś alchemy orbem. Go with courage. O, zwłaszcza, że Skaur nam wrócił, więc zaraz tą rózgę tam pociśniemy czymś. Okej, okay, to. I dawaj to. Nie. Instant recovery. Nawet jak nie mamy bestii, ale ja to zaraz zweryfikuję, bo coś dużo tych bestii już były low levelowe, więc prawdopodobnie nie mamy. Ale zostawimy sobie tego flaska. W razie jakby się bestie pojawiły, to zaraz tutaj... Ej, mamy to. Blood freeze, czyli convection. 3733-2323, dobra. Pronosimy to chill freeze i ja bym poprosił, tak jest. Dobra. No ten 30 poziomy to nie jest nic z tego. A jak teraz to wygląda? Teraz już nie mamy, dobra. Teraz sprawdziłem przynajmniej, a nie gęgam non stop o tym. Instant, Fury's Chill. 677. Pięknie. Tu możemy spróbować to. 105 life, regen, lightning, resistance. Bonusy do evasion, fajne, tylko ten 105 life'a i regen to mnie nie interesuje. Dobra. Idziemy przerzucić tego spell damage'a. Dobra, idziemy przerzucić tego spell damage'a. 8 alterationów, dobra, to poprzerzucane to. To na razie się wstrzymamy, lecimy dalej z tym, czy były jakieś questy do odebrania? Ja już nie pamiętam, były. Aha, tu będzie punkcik, bo tu był... No nie, to ja już wolę to. To ja już wolę to. Suppress, accuracy, fire resistance, nie. Już ten suppress jest fajny, to... To nope. Tu krytykale teraz mocno idą. Przy 4 power charge'ach to jest naprawdę fajne. O. Wygląda identycznie jak ja. Okej, okay, i tu możemy iść po drodze. Bo ja omijam na początku tego bossa. No znowu dwie potki przypadkiem. Misclick, okej. Okay. Ja omijam tego bossa.
Zwłaszcza, że ja teraz z Fire Resem mam na bakier, także... Może mogłoby się to źle skończyć, jakbym tak dostał jakąś kulką czy dotem tam. Wrócimy tam, jak będę troszkę mocniejszy i będę miał turbo przewagę. Teraz alterationy poproszę. Dobra, Western Forest. Ryslatę możemy zrobić. Z Ryslatę bym wziął sobie bezpiecznie. Bezpiecznie wziąłbym sobie z Ryslaty. A, jeszcze będzie Alira. O, tu jest Quilted Jacket. Potrzebuje alterationów, a nie zbiera tych żółtych przedmiotów. O, niebezpieczny Bosior. Znaczy w sensie niebezpieczny, no jest, jego skill jest niebezpieczny, sam Bosior jest tam Wizon. Coraz więcej golda się pojawia, tu tylko po crafting recipe wpadam. Atrybuty, może się przydać. No i może troszkę expa, no. Tym nie pogardzę. Okej, trzeba iść znowu do tej wioski tam naszej. I coś z nią tam... Z nią tam coś porobić. Dobra, 8 alterationów potrzebuję. Podki mam zrobione, alterationy nie będą mi specjalnie potrzebne już teraz, w najbliższym czasie. Dopiero na Divina zrobimy. Bone Armor. 4 link. Kolejny do sprawdzenia. Nie ma co kitrać tam tych alchemii, a orbów. Jesteśmy na SSF-ie, tak to by się olało dobić się do mapek. I pokupować sobie za parę chaosów tak naprawdę cały sprzęt do resów i do movementa, do life'a i do defa. I się przygotować na mapki do czerwonych mapek aż, nie? Za tam powiedzmy paręnaście chaosów. Coś wypadło, augmentation. Nie warto było wracać. Ja, turbo zbieracz. Okej. Okay. To jest kolejny plus tego buildu. Te robale od razu dostają na pyrę. No, Blade Vortexem pamiętam, że ja tu krucho miałem z tymi kolesiami. Jak przyfasolił jeden z drugim, zwłaszcza ten z wielkimi knagami, to potrafiło się gorąco zrobić. Dobra, 120 life'a już. Ja ogólnie polecę do następnego lasku. Po dróżce prawie do samego końca, później w prawo. Żeby tam sobie punkt nawigacyjny odblokować, później tylko Ryslatę skoczę zabić. I od razu wracamy do tamtego punktu nawigacyjnego, nie? To jest minus właśnie tego. Dobra. A, mały jakiś dagerek. Ten spell damage tam aż tyle nie zmieni, wiadomo. Zresztą my nie narzekamy na brak obrażeń. Ale nie wiadomo, kiedy następna dobra broń się trafi, nie? Tutaj też, lewej krawędzie najlepiej się trzymać, dosyć szybko się dojdzie. Nawet może nie najbardziej optymalnie, bo tutaj się idzie w lewo, tu będzie kolejna kłodka. I przy tej kłodzie najlepiej się trzymać prawej krawędzi, po tej kłodzie. Po tej tu, o. Tu się trzymacie prawej strony. Superior Hallowed Mana. No nie będę specjalnie tego przeklikiwał. Roach markery. Co to tam zaś jest? O Jezu. Ludzie to mają. I tu jest kładka, i tu przechodzicie. I tu się trzymacie gór najlepiej. Obojętnie jak pójdziecie, bo to jest. Ale ja się trzymam zawsze brzegu i później gdzieś tam wchodzę w środku. Mniej więcej zawsze trafiam. Ale tu się trzymacie po prostu gdzieś tam środka nawet. Tu jest gdzieś unikatowy najczęściej Małpiszon, który jeszcze zostawia unikatowego robala po sobie. Point. I to jest ważny punkt. No Power Charge to mamy już gwarantowane. O właśnie. Hollow Skull, czy jak on się tam... Robala zostawił. Jakbyście nie wiedzieli, to wam mówię, że on zostawia robala, bo mogli...
fusing. Ale tam z jednym fusingiem nie ma co w ogóle skakać. Pewnie mógłbym uskutecznić jeszcze. Ale tu się mielone robią. Golden Mask. No raczej nie będę tam już na siłę klikał jakichś skaurów i tak dalej. To nie jest ten etap, jest jakiś tutaj. No. Tych nie pogardzę oczywiście. Blacksmith. Ej, ja nie mam... Też jestem koleś. Dobra. Przecież ja muszę quality zrobić w tej różce. Ona będzie jeszcze mocniejsza. What the fuck, dobra. Szybka ta, ale tu mamy punkt nawigacyjny. To pewnie wyście tam krzyczeli. E, debilu, gałganie. Może blacksmithy zastosuj. Nie. Dobra, tu. Wiecie co? Aha, tu. Tu, na pewno tu. Okej. I od razu. No. Też by mi się łatwiej może czerwonego losowało, nie? 27 zmieniamy na 37, o 10%. Nie jest najlepiej, ale jest dobrze. Dobra, to niepotrzebnie. Nie. To. Dwa, dwa, cztery baza. Lepsza baza to 6% jest tylko zwiększony def, ale dwa potężne resy są. Dex nam spadnie, ale int wzrośnie. Many nam nie potrzeba. I możemy punktowy. No taki średni armor. No jest ten res, nie? Ale czterolinka musiałbym tu klikać. To też sprzedam na razie. Nawet buty fajne. Nie. The Primordial Chain. Summoned Golems. Tak. Akcept. A nie, to muszę wziąć ze sobą. To muszę wziąć tu. Chodźmy tu. I teraz tak. Kuraj. Zrób tak, zrób tak. I teraz to jest to, czego wyście pragnęli chyba. Tutaj w końcu biegam jak człowiek, a nie na 10 klatkach. Bo tu zawsze mnóstwo ludzi stoi. Tu mi chodzi tylko o to, żeby to zaznaczyć. Tego pierwszego to ja sobie pewnie zrobię poza nagrywaniem. Mhm. Na razie zróbmy tak. Johan. Chodźmy do Kingsmart szybko. Dobra. I teraz bym potrzebował jeszcze na pewno to. I teraz Town Recruitment. Może być ten. Tego bym już wziął. Tego bym już wziął. I tego bym wziął, powiedzmy. Dobra. Teraz trzeba... Tu byśmy zrobili tak. Tu mamy drugi. Nie zależy mi na tym, żeby to jakoś tam turbo szybko trwało. Dobra. Zaraz porządki porobimy. Aha, bo ja muszę się tu... Aha, bo teraz mi tego brakuje. Dobra. O, nie wiem ile to tam. 30 na godzinę. A jakbym zrobił tak? 50 na godzinę. Dobra, statek coś jeszcze może, to ja sobie tam polatam i posprawdzam. Ty mnie mało obchodzisz. Tu już sztabki potrzeba, tu potrzeba runkę. Tu potrzeba te. Mhm. Czyli bym potrzebował... Zrobimy w ten sposób.
Sonia will make good use of them. Done. Ile teraz na godzinę jest? 110. To jeszcze zrobimy. Ja wiem, że troszkę czas tracę, ale tą recruitment tego zostawię, tego wywalę, ok. Tego sobie zostawię, bo sobie zostawię. Jest 8. Fajnie to wygląda. Ja tu sobie odświeżę, bo trzeba wyjść i wejść. Już 5600 jest EHP. Celność jest cały czas 100%. Tu już nam się pojawiło. Crit chance 75% mamy. Armor to jest nieważny, bo to jest spaska armor, ale 3500 evasion. Teresy nas bolą, nie? Że... Chociaż tak fizyczny hit najgorzej. No i supres się pojawił, to jest dla nas plus. Okej, okay. I ja tu nie zapominam przełączyć. Nie to. Jest 10. Sztryk. I robimy teraz... Tak, tak. Dwójka, dwójka, dwójka. Jedynka, remove. I zróbmy w ten sposób. Dobra, i tu jeszcze porządek zrobię. Remove, remove. Dobra. I jest zrobione to. Hale, who would you like to hire? I idziemy robić dalej questy. Mam tu włączoną scenę, mam. Yes, that is a plausible reason to speak to Isla. No, coś. Kogoś tutaj głowa chyba boli od tych przeciwników przy tym punkcie nawigacyjnym. Lol. Okej. Okay. 72 strengtha. Na razie ten arrogance to ja sobie odpuszczę. Czy ja mam wszystko odpalone? Mam. No to tu się trzymam lewej krawędzi. O, to żeby zaraz nie było. No wezmę, każda rózga jest potencjalnie dobra. Chociaż ta nasza jest już troszkę ulepszona. Taki pseudokraft już był uskuteczniany. Dobrze. Niżej? Wolę się przejść, niż później wracać całą mapkę. Okej. Okay. To nie mówcie. 22%. Super Giant. No. Tutaj trzeba uważać, oczywiście chaosik. Ale tu aż tak ciężko nie jest, bo stoimy sobie tu. To się samo zniszczy. No i pyk. Ryslata. Ona na początek dla mnie jest ok. HP potki się rygają, nawet jak nie bijemy mobów. Znaczy HP potki, bo nie wiem, czy sprecyzowałem. Hallowed? My mamy Hallowed, jest fajnie. Ok. I tu będzie książka za to. I za tą książkę my sobie kupimy taki mały tutaj mastery. Cały czas przygotowując się na takie nadejście drugiego Ascendancy. Still alive. Pstryk. Cold damage, critical rate. Nie będę tam za specjalnie tego rozpatrywał. Okej. Okay.
Czy jest coś, co ja bym chciał tutaj sobie... Chyba nie. Dobra, idziemy dalej, bo tu czas nas nagle jeszcze. Sporo do przejścia. Southern Forest. No, że sporo do przejścia. Już w sumie... Aha. Gwen się pojawiła. Nie, olewam. Na razie niech ona się buja tam. No, lokacja się już przelosowała. Tyle ja się tu pierniczę z tym. No. Brian King. Colda akurat mamy najwyższego, więc boss tego akurat aktu to... Instilling. Instilling fajny. Tu nie będzie raczej przejścia. Pewnie będę żałował właśnie podjętej decyzji. Ojej. Ale ogień. Aha, to jest ten. No i fajnie. Tu nic nie ma. Drzwi też nie widzę, więc jest szansa, że idziemy dalej tu. Scrolle, powiedzmy, że nie potrzebuję. Mamy wyjście. Tu będzie the beacon, punkt nawigacyjny, te dwa paliwa, które trzeba tam dostarczyć. Dobra. Prosta sprawa, że tak powiem. Brian King. Nie pamiętam, żebym miał z nim jakieś problemy. Tam na tej mojej innej postaci. Na HC. Amber Amulet. Strength. No nie jest najgorszy. W naszym przypadku najlepiej byłoby mieć Onyxa albo Strength Dex. Citrine? Mogę się mylić. Level up. Teraz następuje dylemat, co my tam chcemy rozwinąć. Moglibyśmy w Wondy pójść, ale ja Wondy chyba będę chciał rozwijać dopiero na mapkach. Dobra. Jeżeli mam być szczery. Coś w Minesy, może coś w defa jakiś? Ten supres mnie tam kusi na dole. Żeby mieć chociaż te 50%. I tam laki byśmy wzięli. No, pójdziemy w tego supresa teraz. Tu jest life chyba, nie? Tak jest, to jest bardzo ważny. Czyli teraz tam pójdziemy w dexa teoretycznie, nie? Czysto. Dobra, od razu wsiadamy za stery tego tutaj. Tej łajby. House damage nas mocno boli, powtarzam się już, już zmęczenie bierze górę trochę, ale chcę troszkę nadrobić te odcinki. Alcik. Z Alcika to ja bym... Nie mam fajera przecież wymaksowanego, jak to hitło. Okej. Pierwszy fuel doprowadzony. Nic ciekawego. Alteration. Od razu startujemy z drugim. Mam zwykle zwyczaj, że ja czyszczę to pole zanim pójdę atakować. No ale tu się na tyle pewnie czuję z tą postacią. Jest przegięta po prostu. Nie wiem jak na endgame się sprawdza. Ale po prostu jest OP. Przecież co się pojawia, to znika, tylko się odpalą te
Nie mówię, Power Siphon jest takim, jeżeli chodzi może o działanie. O, Faster Attacks. O działanie takim skillem. Mech. Znaczy nie jest zły, tak? Zepsuli go tym, że targetuje teraz przeciwników. Nie ma tak, że kilka pocisków leci w jednego, na przykład tak barażem robiliśmy, nie? Dobra. Kiedyś to było fajne, jak dało... O, jeszcze muszę podpalić. Jak dało się barażem po prostu zgniatać te, ściskać jak tego, mandarynki tych bossów. Jak tak cała seria wyszła. Jeszcze z Sniper's Markiem, nie? Dobra, Brian King. Tutaj te golemy potrafią nieźle przywalić, trzeba na nich uważać. Duża otwarta przestrzeń nam akurat sprzyja. Zastanawiam się, co oprócz Legionu bym chciał. No, wy wiecie, że ja lubię i Expedition też mógłby być tutaj fajny, nie? Ale na przykład Blight też mi się podobał. No, chyba źle poszedłem, co? Chodźmy w tamtą stronę. Tutaj chyba powinno być jakieś wejście. O! Albo nie, ej, to ciekawy układ. Ja tu byłem święcie przekonany, że tam będzie gdzieś przejście dalej. A tu się okazuje, że tu stary babola zrobił. Dobrze, siódmy akt. Ja myślę, że do środy. Zobaczymy, jak jutro się będę czuł jeszcze po tym lekarzu. To może coś tam gdzieś ten ponagrywamy. W ogóle te gadam o tym lekarzu, mówię, ja nagrywam jedno po drugie po tych badaniach. Fajnie, że się prawo zmieniło teraz, nie? Że trzeba wrócić do pracy, jeżeli pracodawca tego oczekuje. Oczywiście w ściśle określonych warunkach, ale mimo wszystko. O, właśnie o tych golemkach mówiłem. Na nich warto uważać. Dobra, 38 many. Już mamy jeden punkcik many więcej niż wcześniej. Tu 29 kosztuje, nie? Sniper's Mark. Przed Brian Kingiem będzie level. Czyli dostaniemy supresa. O, to jest jeszcze to. Mamy to 5-5 level już. Lokacja 5-0. Bardzo duży bufor mamy teraz levelowy. No, panie Brian King. Mocarne, stoicie w miejscu. O, odświeżył się buf. Że będą dwie kulki spadać. Dobra. W sumie, bo ty oczywiście musisz się jeszcze nagadać. Zawsze stanąć lepiej tutaj z tyłu, bo on pierwszego hita wali od razu. Dobra, pierwsza faza chyba z głowy. Mocne to jest, dobra. Druga faza. 69. Koleżko, proszę tak tutaj nie robić. To zabolało. To bym chciał to, to,
To nie wiem po co. Dobra, i pierwszy Major God. Okej. Okay. Tu ile będzie tych? Tu ile będzie ascendencji? 2? Chyba 2, nie? 2, tak, a później będzie chyba po jednym, dobra. Bye. Dużo ciekawych potencjalnie przedmiotów. Life, Energy, Evasion i wolny sufiks, więc pozwala nam to na przykład 24 Lightning. To jest 29 i 12 Fire. Potencjalnie... Jaj, Life. Tylko Cold Damage tu atak nam spadnie, ale potencjalnie dałoby radę tu coś wyczarować lepszego. Zwłaszcza, że tu przyszłościowo można było Blessed Orbem pyknąć. Coldress Mana, Stun. Coldress jest naszym najmniejszym zmartwieniem. I dalej nie ma Life'a, to na sel. Dobra, czy ja tu nie włączyłem sobie innej sceny, bo to mnie po prostu zniszczy psychicznie. 128 Life'a, to już nie jest mało Life'a. Ale dalej niski tiera, to jest minion przecież. Tu jest Life, Regen. Caged God. Ta tarcza mnie nie obchodzi, a tu Life Fire Resistance. Ale tu mamy Dexa, niby Strength, fajny, no 34 res, ale ten mnie tutaj. Tak, troszkę łechta. Powiem wam. Bo można byłoby faktycznie... Jeden. Skaury mamy. Mamy jednego, ale... A, nie możemy drugiego zrobić. Bo można byłoby... Tu wrzucić Fajera. Wyszłoby więcej... O kurde. Tu by wyszło dużo więcej. Średnia i po prostu rolnąć w tym pierścionku, o ile mogę, Coldressa na dwójkę. Co? Lightning Ressa na dwójkę. Ja bym tak zrobił. No, tak zróbmy. Czyli tak, tu bym zrobił Fire'a. A jeszcze czekajcie. Czekajcie, mamy chwilę czasu. Ile nagrywamy? Nie całą godzinkę. Actualization zrób. Pstryk. Ja sobie zaktualizuję to tu. Wejdziemy sobie do itemsów. I standardowo wy nic nie będziecie widzieć. Czyli ja tu sobie kliknę dwójeczkę. To wyłączę. I teraz tak. Tego ringa rzucilibyśmy tu. Wy to widzicie? Wy to widzicie. Analiza teraz jest ogólnie. Add modifier i ja bym w tym ringu chciał dodać Fire Resistance na poziomie 2. Add. Weźmy jakiegoś low. Tego chciałbym za... Hit DPS mnie nie obchodzi kompletnie. Int spadnie. A ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby int spadł. Cały misterny plan. A czy ja mogę... Mogę, ale to mi nic nie da. Inta nie mam. A nie mam też sufiksa wolnego, tak jak możemy to... wyrzucić. No to mamy problem. Ten ring jest potencjalnie dobry w itemach. Hallowda. Mogę usunąć. Dobra. 13 Chromatic Orbów. 25, tak? Kosztuje. 15. Czyli niedługo będzie można zmienić. Dobra. Chodźmy jeszcze do King's March, zobaczmy. Aha. Oczywiście, dobra.
Bo ja zaś się rozgadałem i zaś kupa z tego wyszła. Tu. Aha, to oni sobie zbierają już. Zobaczmy, co tam potrzebujemy do ulepszenia. Tu już są bary potrzebne. Tu też już są bary potrzebne. Tu też są już barsy potrzebne. I tu. A tu jest Amber Ore potrzebny, które już jest wydobywane. Czyli tu sobie Amber Ora najpierw zrobimy. Dobra. Czy jest coś, co ja bym chciał z Black Marketu? Random amulet, to mnie nie urządza, tak samo pasek, jest za duża losowość. Rękawice. Rękawice pod evasion i... No, to jest najsłabszy mi ten nasz... Najsłabszy, rękawice pod energy shield. And evasion, tanie. Ale gówno. Lipa. Chaos Restu, Attacks. Accuracy, Mana, Life, Cold i jeszcze jeden sufiks w postaci Resa. God damn. I mamy tego czterolinka, co ja chcę. Arrogant. Dawaj mi do Anemo, hideout, przecież. Wy jesteście tu jeszcze? Wy tu jeszcze jesteście, ale beka. Dobra. Psztryk, to za chwilę. I double resistance bym zrobił. Tu nie ma inteligencji. Tu bym double resistance zrobił, po prostu. W sensie cold and lightning. Fire and lightning, co ja gadam. Fire and lightning bym tu zrobił. 11. I już to wygląda troszkę lepiej. Dobra. Teraz precision, arrogance, clarity. I teraz bym mógł tu jeszcze coś wrzucić, ale jak wrzucę, to mi Arrogance to zgarnie, czyli na razie tego pustego zostawiam. Tego Arrogance'a wywalam. Tu daję to. Wy tu jesteście. Jesteście. Tu daję to, plus podpinam to. Tak samo to daję. I teraz tu mam czerwone. Sniper's Mark, Summon i Frost Blink. Sniper's Mark ląduje tu. Tu. I tu. A to idzie na sel. Jest fajnie, fajnie. Jest fajowo teraz. I resisty wyglądają fajnie. 42 many już nagle mamy. No to końcówka. Jeszcze dwa chromy się zwróciły, beka. Dobra, czy na pewno? Tak, bo to była lipa. Tu był niby chaos i jakiś attack damage, ale tu nie mamy nic więcej. Cyk. Co ja? Nie, debil. Nie, ty, ty. I mamy jeszcze na triple kolora. Dobra. I teraz pójdziemy sobie jeszcze na koniec odcinka. Tu. Tak. Zrobię sobie F9, Actualization, o 1000 EHP wzrosł, nieźle. Tu wam dwójeczkę wcisnę, zrobimy back, zrobimy Power Siphon i tak to wygląda. Resy już są lepsze, Effective Hit Pool jest fajny, to zostało jak miało zostać, Hit DPS 45. I jeszcze defensywa z masterki właśnie. Im więcej min przy przeciwnikach, tym większy def.
4100 evasion rating, tak wygląda nasze podsumowanko. Czyli jest 400 mniej więcej na 3, czyli ponad, tak dobrze liczę? 10%, 400 podzielić na 3, to będzie stówka około 100-120 energy shielda, już regamy jak nas hitną. Także Grace daje radę. I spell suppression nam wzrósł już do 23, jeżeli to wymaksujemy będzie 31, czyli 54 i jest lucky. Lucky sprawia, że jest losowany podwójnie i jest wyższy wynik brany, nie? Może wyższy, wejdzie albo nie wejdzie, no. Jest podwójne losowanie po prostu. 25 pseudo suppression chance będzie. No, tyle. Tyle z mojej strony. Tu będzie parę punktów do zdobycia, więc dosyć szybko to zdobędziemy. No. Skrzynka wygląda tak. Możemy zacząć oszczędzać. Dobra. Tymczasem ja was żegnam. Jeszcze zrobię sobie Johan. Manage. Add. Daj tu tysiaka. 19 godzin. Do jutra może starczy. Tyle z mojej strony. Dzięki wielkie, misie, pysie. Trzymajcie się, cześć.